Eksplorowanie przedziwnego świata, jakim są backrooms, może być równie niebezpieczne, co ekscytujące. Dlatego warto zawczasu się przygotować i wiedzieć, co na ciebie tam czeka. A we wszystkim, z tej strony Pio, a dziś przeanalizujemy 10 pierwszych poziomów w backrooms. Poziom 0, zwany również Tutorial Level, poziomem samouczkowym, to zazwyczaj pierwszy poziom, na jaki trafiają podróżnicy wchodzący do backrooms. Posiada klasę trudności przetrwania 1. Jest bezpieczny, zabezpieczony i posiada minimalną ilość bytów. Składają się na niego nieliniowe przestrzenie, przypominające zaplecza sklepu. Wszystkie pokoje w poziomie 0 są bardzo podobne do siebie. Posiadają pożółkłe tapety na ścianach, zwilgotniałą wykładzinę i nielogicznie porozmieszczane fluorescencyjne oświetlenie. Światła co jakiś czas migają, wydobywając z siebie cały czas szum o ciągłej częstotliwości. Szum ten jest głośniejszy i bardziej natrętny niż szum zwykłych świetlówek. Substancja, którą namoczona jest wykładzina, nie została jeszcze zidentyfikowana, jednak na pewno nie jest to woda i nie jest ona bezpieczna do spożycia. Przestrzeń na poziomie 0 zdaje się nie być linearna. Idąc cały czas w jednym kierunku, możliwe jest trafienie z powrotem do punktu wyjścia, a cofnięcie się z kolei poskutkuje wyjściem przy zupełnie innym zestawie pokojów niż te, przez które wcześniej się przechodziło. Powoduje to, że nawigacja i ucieczka z poziomu 0 nie należy do najprostszych zadań. Co więcej, jeśli trafisz do poziomu 0, musisz z niego uciec sam. Na poziomie 0 nie ma oznak życia i nie zaobserwowano na nim innych podróżników. Nawet wchodząc do backrooms we dwójkę, poziom 0 przechodzić będziecie w pojedynkę, dopóki nie znajdziecie wyjścia. Szacuje się, że dość duża ilość osób zmarła, zanim udało im się z niego uciec, czy to na skutek odwodnienia, wygłodzenia czy traumy psychologicznej, jednak nie znaleziono żadnych zwłok, które potwierdziłyby te hipotetyczne śmierci. Ze względu na odizolowanie na dłuższy czas, na poziomie 0 u podróżników często występują halucynacje, do których należą m.in. szum oświetlenia, wzrastający do ogłuszających poziomów, a następnie milknący, obecność drzwi, obecność schodów, uczucie silnego déjà vu, słyszenie głosu mówiącego w nieznanym języku, dostrzeganie kątem oka ruchów przypominających owady poruszające się pod tapetą, a także same dźwięki owadów. Byty. Na poziomie 0 nie zanotowano żadnych znanych bytów, wliczając w to innych ludzi. Jeżeli zobaczysz, usłyszysz lub napotkasz coś, co wydaje ci się być innym podróżnikiem, to nie jest człowiek. Liczba bytów na tym poziomie jest minimalna, ale nie zerowa. To, że nikt nie przeżył, żeby o tym opowiedzieć, nie oznacza, że tych bytów tam nie ma. Wejścia i wyjścia. Najbardziej sprawdzonym sposobem na dostanie się do poziomu 0, a zarazem do backrooms, jest przypadkowe przeniknięcie poza granice rzeczywistości, o którym więcej wspomniano w poradniku o podstawach backrooms. Innym dobrym sposobem na dostanie się tutaj jest skorzystanie z rzadko występujących drewnianych drzwi, śmierdzących pleśnią na poziomie 283. Wyjście z poziomu 0 jest możliwe tylko za pomocą ponownego noklipowania, co zawsze będzie skutkować przeniknięciem na poziom 1. Rzadkim, ale możliwym jest dostanie się do Manila Room poprzez długie wędrowanie po poziomie 0. Jest to podpoziom w postaci kwadratowego pokoju, w którym podróżnicy z poziomu 0 mogą się ze sobą spotykać i odpocząć przed dalszą wędrówką. Jest w nim stosunkowo bezpiecznie, a jego właściwości są podobne do tych z poziomu 0, przy czym moc świetlówek zamontowanych w nim zmienia się z czasem, często zostawiając pokój w całkowitej ciemności. W Manila Room nie zaobserwowano żadnych bytów, jednak z jego ścian co jakiś czas dobiega pukanie i dźwięki uderzeń, które zdają się być najgłośniejsze, gdy pokój pogrążony jest w mroku. W pokoju tym przechowuje się dokumenty organizacji MEG, które służą nowym podróżnikom za wstępne wytłumaczenie, jak działają backrooms. I w aż ponad 1/3 wypadków informacje te były dla nich kluczowe do wyjścia z poziomu 0. Poziom 1, tak jak poziom 0, posiada klasę 1 poziomu trudności przetrwania. Jest bezpieczny, zabezpieczony i z minimalną ilością bytów. Poziom 1 to ogromny magazyn o betonowych ścianach i podłogach z wystającymi gdzieniegdzie prętami zbrojeniowymi.
Blisko podłogi unosi się mgła nieznanego pochodzenia, która często tworzy na podłodze nieregularne kałuże. W przeciwieństwie do poziomu zero, ten poziom zaopatrzony jest w źródła wody i prądu, co umożliwia podróżnikom na osiedlenie się w nim, o ile podjęli wcześniej odpowiednie środki ostrożności. Poziom 1 jest przy tym o wiele bardziej różnorodny. Znajdują się w nim klatki schodowe, windy, odizolowane pomieszczenia i korytarze. Niektóre z wind zaklasyfikowane są jako byt 81. Są to byty pozwalające na w miarę swobodne poruszanie się między poziomami backrooms. Po wybraniu odpowiedniego poziomu, winda przeniesie cię na niego po jakimś czasie. Jednak jeśli będziesz zwlekać zbyt długo, przeniesie cię do losowego, często dość niebezpiecznego poziomu. Albo zacznie samoistnie spadać, co poskutkuje twoją makabryczną śmiercią. W losowych miejscach i odstępach czasowych na poziomie pierwszym pojawiają się skrzynie z zaopatrzeniem, często zawierając niezbędne do życia przedmioty, takie jak jedzenie, wodę migdałową, baterie, broń i tym podobne, ale również nielogiczne i niepowiązane ze sobą obiekty, takie jak zużyte strzykawki, pukle ludzkich włosów, żywe myszy bądź myszy w stanie katatonii. Na ścianach poziomu często pojawiają się rysunki, nie mające żadnego konkretnego pochodzenia ani znaczenia, które znikają bądź zmieniają swój wygląd, gdy przestanie się na nie patrzeć. Światła na poziomie pierwszym często migają i psują się w nieregularnych odstępach czasowych. Gdy ma to miejsce, zapasy pozostawione w okolicy znikają, a wrogie byty pojawiają się niespodziewanie. Byty też rzadko atakują w grupach i unikają światła oraz większych zgromadzeń ludzi. Zaleca się posiadać przy sobie niezawodne źródło światła i spać trzymając przy sobie wszelkie przedmioty, których nie chcesz utracić. Bazy. Jeśli chodzi o ugrupowania na tym poziomie, znajdziemy tu pierwszą główną bazę MEG, Major Explorer Group, którzy zajmują się poznawaniem backrooms i odpowiednio dbają o nowo przybyłych podróżników. Oprócz nich natrafić możemy na podobną do kompleksu miejskiego kupiecką twierdzę organizacji BNTG, Backrooms Non-Aligned Trade Group, którzy posiadają przyjacielskie relacje z MEG i zajmują się głównie handlem. Ostatnią niezależną bazą jest knajpa Toma, która służy za miejsce spotkań. Tom jest sympatyczną i optymistyczną osobą, a zanim przeniknął do backroomsów, w prawdziwym świecie był szefem kuchni. Wejścia i wyjścia. Oprócz noklipowania z poziomu 0 do poziomu 1 można dostać się na wiele różnych sposobów. Otworzenie zwyczajnych drzwi na wielu poziomach ma dość sporą szansę na zaprowadzenie się do poziomu 1. Aby opuścić poziom 1, należy po prostu dalej eksplorować backrooms. Wejście na któryś z dłuższych korytarzy często prowadzi do poziomu 2. Znalezienie dziur w ścianie zaprowadzi cię na poziom 19. Tam, gdzie na suficie namalowane są rysunki, przeniknij przez nie, a znajdziesz się na przyjęciu. Oprócz wspomnianych wcześniej malunków na ścianach poziomu 1, znaleziono wiele notatek, bez żadnego konkretnego źródła. Oto one. Artysta we mnie żyje. Artysta we mnie umiera. Nie zostaniesz może na afterparty? Spalcie moje jebane ciało. Niebieski ptak nawołuje do ciebie i uspokaja. Tu będziesz czuć się bezpiecznie. Czarny hetman na H5 i szachmat. Uważaj na czas. Ostateczne proroctwo już się zbliża. Poziom 2, Pipe Dreams, posiada drugą klasę trudności przetrwania. Jest to poziom niebezpieczny, niezabezpieczony i o niskiej liczbie bytów. Jest to trzeci poziom backroomsów i ostatni, do którego możesz trafić bezpośrednio z prawdziwego świata. Składa się głównie z ciemnych, betonowych tuneli konserwacyjnych, rozciągających się przez miliony mil. Wzdłuż ścian biegną rury i kanały wentylacyjne, które często zawierają gęstą, lepką, czarną maź. W niektórych zakątkach poziomu znajdują się drzwi, jednak często są zamknięte bądź prowadzą do ślepych zaułków. Tego typu pokoje zwykle posiadają parę półek z niepowiązanymi ze sobą przedmiotami. Sporadycznie znaleźć można w nich komputery. Temperatura na poziomie 2 potrafi być ciężka do zniesienia, sięgając 43 stopni Celsjusza bądź wyżej. Podróżowanie w takim ukropie przez ciemne korytarze okazuje się być niezwykle uciążliwe, tym bardziej, że byty, które można napotkać na tym poziomie, należą do jednych z najniebezpieczniejszych w całych backroomsach. Dźwięki z wentylacji powodowane są przez kolory, a po korytarzach snują się facelingi, ogary i wiele innych zabójczych bytów. Bazy. Grupa około 29 ludzi, prowadzona przez niejakiego Austina, eksploruje aktualnie poziom 2. Są przyjaźni i otwarci na handel.
często wdają się w konflikty z wyznawcami Jerego i jako pierwsi odkryli byt nazwany Wretch, czyli istoty, będące niegdyś podróżnikami, ale przez odizolowanie i postęp choroby zamienili się w stworzenia bardziej przypominające zmutowane zombie niż człowieka. Oprócz nich główną bazą spotkaniową jest biuro EL3A, czyli bezpieczna przestrzeń biurowa, w której mieszka około 30 członków BNTG i która, mimo częstych ataków istot z poziomu drugiego, jest w miarę bezpieczną przestrzenią mieszkalną dla podróżników pragnących odpocząć. Wejścia i wyjścia. Poziom drugi wraz z poziomami 0 i 1 są jedynymi, do których możesz trafić z normalnej rzeczywistości. Dostać się do niego można poprzez odpowiednio długą eksplorację poziomu pierwszego lub z hubu, czyli wielkiego tunelu znajdującego się na poziomie pierwszym, który zawiera pozakluczane drzwi do poszczególnych poziomów backrooms. Aby otworzyć któreś z nich, należy znaleźć odpowiadający im klucz poziomu. Opuszczenie poziomu drugiego odbywa się poprzez znalezienie odpowiednich drzwi. Wbrew powszechnej opinii, nie wszystkie drzwi porozmieszczane na poziomie prowadzą do ślepego zaułku bądź są zamknięte. Niektóre zaprowadzą cię na poziom trzeci lub czwarty, albo nawet z powrotem na poziom pierwszy. Odnalezienie otwartych, wielokolorowych drzwi o komicznych proporcjach zaprowadzi cię na poziom 283. A jeśli znoklipujesz gdzieś w ekstremalnie gorącej okolicy, trafisz do poziomu 2.1, czyli podpoziomu, między poziomami drugim a trzecim. Jest to poziom o klasie trudności przetrwania czwartej i zamieszkują go Hikari, niewidzialne istoty, które wykorzystują źródła światła do zabijania podróżników poprzez ekstremalne oparzenia i oślepianie ich. Poziom 2.1 jest złożony z labiryntu ceglanych tuneli, rozciągających się na około 100 mil. Oświetlony jest przez losowo porozmieszczane przeróżne źródła światła, np. żarówki czy pochodnie. Można tam też napotkać miejsce całkowicie nieoświetlone i takie też są zwykle najbezpieczniejsze, z dala od wpływu Hikari. Poziom trzeci. Stacja elektryczna posiada czwartą klasę trudności przetrwania. Jest niebezpieczny, niezabezpieczony i posiada średnią ilość bytów. Poziom trzeci to seria długich, mrocznych korytarzy, działających podobnie do poziomu zero. Przemierzając przez nie słyszeć da się głośne dźwięki pracującej maszynerii. Korytarze są wąskie i klaustrofobiczne, często wymagając od podróżników schylania się bądź przeczołgiwania przez nie. Ich ściany z zakurzonych brązowych cegieł pokryte są fragmentami miedzianych rur i części mechanicznych. Jest to jeden z większych poziomów Backrooms, składający się na około 563 miliony kilometrów kwadratowych przestrzeni. Na tak dużej powierzchni spotkania z innymi podróżnikami należą do rzadkości. Z tego też względu zaleca się, żeby przed wstępem na poziom trzeci odpowiednio się przygotować do walki z istotami, które mogą cię śledzić przez korytarze, gdyż szansa na to, że ktoś przyjdzie ci na pomoc w potrzebie, są niezwykle małe. Często spotykaną cechą charakterystyczną pomieszczeń i korytarzy poziomu trzeciego są zardzewiałe metalowe kraty, których nie da się pozbyć żadnym znanym nam sposobem. W rurach biegnących wzdłuż ścian poziomu trzeciego z kolei płynie toksyczna maź, emitująca opary, uszkadzające układ nerwowy, a kontakt mazi ze skórą powoduje oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Ze względu na wspomniane wyżej kraty i inne im podobne przeszkody, poziom trzeci nie został nigdy dokładnie zbadany. Wiele pokoi poziomu trzeciego zawiera urządzenia elektryczne, w większości jest to pojedynczy generator, ale napotkać można też kontakty, komputery, skrzynki z bezpiecznikami, kable, podglądy monitoringu czy świetlówki. Ze względu na ilość maszynerii znajdującej się na poziomie, temperatury na jego terenie są zwykle niekomfortowo wysokie, ale generalnie znośne, w przeciwieństwie do ciepła poziomu drugiego. Dalekie wyprawy w głąb poziomu trzeciego często są jednak uniemożliwione przez miejsca, w których temperatura gwałtownie wzrasta, przy czym najwyższym wynikiem zdaje się być 57 stopni Celsjusza. Oprócz krat i temperatury, w przedostaniu się przez poziom trzeci również przeszkadzają rejony z dusznym, gęstym powietrzem, utrudniającym oddychanie. Najniebezpieczniejszą rzeczą w okolicy jednak zdaje się być sama maszyneria. Wszystkie urządzenia działają bez zewnętrznej ingerencji człowieka i można z nich dowolnie korzystać. Na poziomie trzecim zdaje się nie brakować elektryczności, jest to również poziom o najlepszym sygnale Wi-Fi w całych backroomsach. Fakt tego, że wszystkie urządzenia działają autonomicznie, sprawia, że często się psują i wymagają naprawy, co jest dość niebezpieczne ze względu na stałe podpięcie do elektryczności. Co więcej, maszyny na tym poziomie mają tendencję do spontanicznego eksplodowania, zadając poważne obrażenia okolicznym podróżnikom. Mimo tych niebezpieczeństw, poziom trzeci jest niezwykle dobrym miejscem na zdobywanie zapasów, ze względu na ich częste występowanie w jego środowisku.
obiekty takie jak woda migdałowa, sól ogniowa, błyskawica w butelce, czy choćby noże, zapalniczki i latarki porozrzucane są po całym poziomie trzecim. Byty. Przy dłuższych podróżach przez poziom trzeci nie sposób jest nie spotkać przynajmniej raz jakiegoś niebezpiecznego stworzenia. Roi się tu od ogarów, fejslingów, śmierćm, złodziei skór i wielu innych bytów, a wysoka wilgotność poziomu sprawia, że rozprzestrzenianie się zarazy jest niezwykle proste, dlatego zaleca się zachowanie właściwej higieny w trakcie przemierzania korytarzy. Bazy. Oto parę z wielu baz na poziomie trzecim. Baza Gamma. Największą bazą na poziomie trzecim, a zarazem trzecią najważniejszą bazą MEG w Backrooms jest baza Gamma, w której mieszka ponad 300 osób. Otwarta na handel i często atakowana przez chmary bytów, to jedna z najpotężniejszych baz w Backroomsach, przez co bywa celem nie tylko bytów, ale też ludzi. Placówka magazynowa BNTG. BNTG posiada tutaj swój główny magazyn. Członkowie tej grupy są otwarci na handel, ale sprzedaż przedmiotów prowadzą po naprawdę niezwykle zawyżonych cenach. Jest to druga największa baza na poziomie trzecim. Baza Scylla. Należąca do organizacji UEC, Unbound Explorers Coalition. Nie wiadomo ile ma członków. Najpewniej została stworzona do zbierania zapasów. Nie są otwarci na handel i nie powinno się do nich zbliżać. Zamaskowane panny. Istnienie bazy należącej do zamaskowanych panien nie zostało potwierdzone, jednak wiele ataków na bazę Gamma z ich strony sugeruje, że rozstawiły się one gdzieś w okolicy. Należy unikać ich za wszelką cenę. Niebieskie zbawienie. Stworzona dla celów pozyskiwania zasobów, niebieskie zbawienie to baza wyznawców Jerego. Bardzo mała objętościowo, wielokrotnie stała na skraju całkowitego zniszczenia. Jej członkowie okazują wrogość wobec tych, którzy nie chcą poznać nauk Jerego. Ich poziom zagrożenia jest nieprzewidywalny. Wejścia i wyjścia. Aby dostać się na poziom czwarty lub piąty, należy skorzystać z którejś z wind porozrzucanych po poziomie. Drewniane drzwi zwykle prowadzą na poziom 31. Jeśli usiądziesz na przednim siedzeniu któregoś z aut znalezionych w pokojach elektrycznych, stracisz przytomność, a po obudzeniu się znajdziesz się na poziomie 69. Poziom czwarty jest lokacją bezpieczną, zabezpieczoną i o minimalnej liczbie bytów. Jest to też miejsce, w którym najczęściej można znaleźć wodę migdałową. W wyglądzie poziom czwarty przypomina pusty biurowiec, praktycznie pozbawiony jakichkolwiek mebli. Niektóre pomieszczenia tego poziomu posiadają okna, jednak większość z nich jest wyciemniona. Jakiekolwiek niewyciemnione okna należy uważać za potencjalną pułapkę bytu drugiego i należy ich unikać za wszelką cenę. Jedyne byty oprócz okien na tym poziomie to ogary i dolery. Te pierwsze przypominają posturą i zachowaniem wściekłe psy, a drugie to szkieletopodobne istoty bez twarzy, które uciekają od ludzi, chyba że mają okazję przeciągnąć swoją ofiarę przez ścianę, używając techniki noklipowania, a następnie zabierają ją w nieznane miejsce. Ze względu na tak małą ilość bytów, na poziomie czwartym zgromadziło się wielu ludzi. Jest to poziom, z którego łatwo wyjść i do którego równie łatwo jest wrócić. Jest to praktycznie najlepsze miejsce do poznawania nowych ludzi i znajdowania zapasów. Po całym poziomie porozmieszczane są urządzenia wydające wodę migdałową, dlatego przed wyruszeniem w dalszą drogę zaleca się uzupełnienie jej zapasów. Przydać się ona, szczególnie na poziomach 5 i 6. Bazy. Baza Omega. Jest to druga główna baza MEG, w której znajduje się połowa drużyn organizacji. Znajduje się blisko wejść do poziomów 5 i 6 i jest szczególnie chroniona. Amor Incrementum. Jest to religijny kult, oddany uprawianiu roli. Należy do niego około 10 osób, co czyni go jedną z najmniejszych organizacji w całych Backroomsach. Jedyna forma roślinności, jaką uprawiają, to przeróżne gatunki pleśni zebranej ze ścian poziomów 0 i 1. Są niezwykle agresywni i zwykle nie są otwarci na handel, o ile nie posiadasz na wymianę obiektów związanych z religią. TBD, to be determined, do ustalenia. TBD to nienazwana mała grupa, która zbiera przeróżne obiekty, zwykle nie posiadające żadnego znaczenia ani użytku. Wejścia i wyjścia. Jednym z wielu sposobów na dostanie się na poziom czwarty jest znoklipowanie przez ścianę w hubie, na poziomie pierwszym. Z kolei wyjścia na poziomy 5 i 6 pojawiają się sporadycznie w trakcie podróży przez poziom 4. Większość z nich przyjmuje formę biurowej klatki schodowej lub wind. Tak jak przy większości przejść w Backroomsach, gdy tylko stracisz je z oczu, mogą nieoczekiwanie zniknąć. Poziom 5 posiada drugą klasę trudności przetrwania.
Jest niebezpieczny, niezabezpieczony i posiada małą ilość bytów. Poziom ten zdaje się być nieskończonym hotelem, wyglądającym na wybudowany w latach 30. XX wieku, przy czym najstarsze elementy umeblowania pochodzą z roku 1920. Korytarze i pomieszczenia poziomu 5 udekorowane są masą starych mebli i obrazów. Ściany pokryte są mahoniem i złotymi wzorami, a z porozmieszczanych dookoła gramofonów i głośników dobiegają dźwięki jazzu. Podróżując przez poziom 5, doświadczyć możemy różnych anomalii, takich jak słyszenie dźwięków imprezy zza ścian, bądź ciągłego poczucia bycia obserwowanym. Podróżnicy zgłaszali niezrozumiałe szepty dobiegające zza ich pleców, a także uczucie tego, jak ktoś dotyka ich po ramieniu, gdy tylko znaleźli się sami. Stare portrety porozwieszane na ścianach zdają się podążać wzrokiem za przechodzącymi obok ludźmi. Na poziomie 5 można wyróżnić 3 główne sekcje. Pierwszą sekcją jest sala główna, do której podróżnicy trafiają najczęściej. Jej korytarze udekorowane są na wcześniej wspomniany sposób, zawierając półki na książki, szafy i przeróżne antyki, takie jak sofy czy komody. Większość pokojów w tej sekcji jest pusta, ale niektóre z nich są w pełni umeblowanymi pokojami hotelowymi, oznakowanymi złotymi plakietkami z numerem pokoju koło drzwi. Większość tych drzwi jest zakluczona, niektóre jednak z czasem otwierają się bądź zamykają samoczynnie. Sala główna zawiera również wiele wind, mogących przenieść cię do innych sekcji tego poziomu, bądź zaprowadzić cię do twojej przedwczesnej śmierci, jeśli naciśniesz przycisk z piętrem powyżej 12. Drugą sekcją na poziomie 5 jest Beverly Room, zwany także wieczną salą balową, której nazwa dobrze oddaje to, czym jest. Dużym, przestrzennym pomieszczeniem, z jednym stolikiem po środku, zawierającym napoje i niedokończoną grę w mahjonga. Drzwi tej sekcji mogą cię zaprowadzić albo do sali głównej, albo do kotłowni, przy czym kotłownia jest zdecydowanie rzadszą opcją. Kotłownia jest ogromną sekcją zawierającą wszelaką starą maszynerię. Jej korytarze są niezwykle klaustrofobiczne, ze względu na biegnące po ścianach rurociągi, z płynącą w nich w środku wodą migdałową. Podróżnicy twierdzili o szeptach słyszanych z wielkich pieców w tej sekcji, jednak nie zostało to nigdy potwierdzone. Istnieją doniesienia o czwartej sekcji poziomu 5, nazwanej Lobby. Nikt nie wie, jak się tam dostać, a podróżnicy, którzy w niej byli, twierdzą, że nie powinieneś tego wiedzieć. To zdanie najprawdopodobniej oznacza, że ludzie nie są w stanie zapamiętać, jak dostać się do tej lokacji. Wszyscy świadkowie utracili całkowitą pamięć o tym pokoju w ciągu paru tygodni. Istnieje szansa, że wielu z nas było już w tym pomieszczeniu. Byty. Zwykłe byty są rzadkością na poziomie 5, jednak wartym uwagi jest duża populacja śmierćm, które potworzyły gniazda w wielu lokacjach w całym hotelu. Poziom 5 zdaje się być jednym z ich głównych rojów. Okazjonalnie w głównej sali można napotkać byt 26, znany jako Samantha, czyli kota o zdolnościach parapsychicznych, mogącego przepowiedzieć ci przyszłość, jeśli tylko nakarmisz go dobrej jakości mięsem. Dobrze, chyba już wystarczy tej paplaniny. Jestem pewien, że nudzi cię to na śmierć. Może wstąpisz na szybko do mojego biura? Chciałbym z tobą porozmawiać. Jestem pewien, że masz parę pytań, na które próbowałeś już sobie sam odpowiedzieć. Ale chyba nic nie przebije rozmowy ze mną twarzą w twarz. Nie musimy się sobie przedstawiać. Spokojnie. Wiem dobrze, kim jesteś. Jak wy mnie nazywacie? Jak to było? Bestia z poziomu 5? Mój Boże, tak traktować swojego partnera w biznesie? Może lepiej dżentelmen z poziomu 5. Zresztą, co to zmienia? To mój hotel. Ładny, prawda? Boisz się? To dobrze. Nie mogę sobie wyobrazić, przez co tam przechodziłeś. Co powiesz na to? Pomogę ci. Zawrzyjmy umowę. To będzie nasz mały sekret. Zrobisz dla mnie parę prostych rzeczy, a ja obiecuję ci, że nigdy nie będziesz już musiał się bać. Przysięgam. Bytowi 18? Nie należy kurwa ufać. Nie obchodzi mnie, jak bardzo miły się wydaje, albo jak bardzo zapewnia cię, że można mu ufać. On będzie za tobą podążać, dopóki się nie złamiesz. Nie ufaj portretom ani wzorom na ścianach. To wszystko jebane kłamstwa. Nieważne, na jak krótko wejdziesz na ten poziom. On widzi wszystko. On czuje twój strach i użyje go na swoją korzyść. Dla mnie jest już za późno. Nie naprawię tego. Nie dopełnię swojej części umowy. Póki jest jeszcze dla ciebie czas, wyjdź stąd. Uciekaj. Nie słuchaj go. I nie patrz na portrety na ścianach. Bazy.
Na poziomie 5 znajdują się 4 główne bazy. Stacja Housekeeping organizacji MEG wspomaga grupę Homely Hotel, która oferuje usługi hotelarskie podróżnikom, którzy chcieliby się zatrzymać na dłużej w hotelu. The Originals to grupa mieszkająca w sali balowej, która składa się z osób, które trafiły do Backrooms między 1300 a 1940 rokiem i akceptują tylko osoby, które pochodzą z tego okresu. The Lost Hole Society to grupa utworzona przez gatunek nieznanego bytu. Brak informacji na temat ich populacji. Wiadomo, że spędzają czas zbierając informacje historyczne i geograficzne i posiadają wielkie zbiorowisko ksiąg, map i innych mediów zawierających wielką wiedzę. Wejścia i wyjścia. Jeśli nie przeszkadza ci wyjątkowe gorąco, przy dłuższej eksploracji kotłowni uda ci się dostać do poziomu 6. Poziom trudności przetrwania poziomu 6 nie został jeszcze określony. Bardzo niewiele wiadomo na temat jego struktury, ponieważ całość poziomu skryta jest w kompletnej i nieprzeniknionej ciemności. Nie znajduje się na nim żadne źródło światła, a światło wniesione z zewnątrz nie działa. Nawigacja po klaustrofobicznych, nieskończonych, chłodnych betonowych korytarzach poziomu 6 odbywa się tylko i wyłącznie poprzez fizyczne wyczucie jej powierzchni. Na dodatek pełnej ciemności poziomu jest on niezwykle cichy, na wzór dźwiękoszczelnego pomieszczenia. Spędzenie zaledwie paru minut na poziomie 6 doprowadza podróżników do paranoi, lęków i wzrastającego napięcia ze względu na brak wiedzy o tym, co znajduje się przed nimi. Jest to jeden z najniebezpieczniejszych początkowych poziomów Backrooms, pomimo faktu, że nie zanotowano w nim żadnych bytów. Mało komu udaje się opuścić poziom 6. Bazy. Najcichszy pokój na świecie. Najcichszy pokój na świecie znajduje się ponoć w jednej z odnóg korytarzy poziomu 6 i mieszka w nim pojedyncza osoba, która twierdzi, że odkryła włącznik światła. Próby rozmowy z tą osobą okazały się być bezowocne, gdyż błaga ona cały czas, aby odwiedzający ją włączyli światło. Podróżnikom, którzy jakimś sposobem napotkają to miejsce, zaleca się, aby nie włączali światła. Mimiki. Grupa około 4 osób twierdzi, że przystosowała się do ciemności poziomu 6. Każda z tych osób udowodniła, że potrafi naśladować z pełną dokładnością każdy dźwięk, jaki usłyszy. Należy unikać ich jak tylko to możliwe, gdyż stali się świadomi zagrożenia, jakie stanowią. Wejścia i wyjścia. Jedynym znanym sposobem na wejście na poziom 6 jest przejście przez kotłownię hotelu na poziomie 5. Z kolei jedynym znanym wyjściem z poziomu 6 są schody prowadzące na poziom 7. Najłatwiejszym sposobem na znalezienie ich jest nasłuchiwanie cichego szumu fal. Skręcenie w złą stronę na tym poziomie może jednak sprawić, że dostęp do poziomu 7, a także powrót na poziom 5, staną się niemożliwe. Na zewnątrz wejścia do poziomu 6 znaleziono pewnego razu notatkę jednego z podróżników. Widział, jak z tuneli wychodzi kulejący mężczyzna. Bez lewego oka, krwawiący, z makabrycznie połamaną nogą. Oboje wyglądali na równie zszokowanych faktem, że jeszcze żyje. Powiedział, że został zaatakowany. Cokolwiek to było, atakując go, krzyczało, żeby się do niego nie zbliżał i żeby się odsunął. Wbijało w niego swoje pazury, raniąc. Miało ludzkie palce i ludzki głos. To było przedziwne. Na poziomie 6 nie ma w końcu ponoć żadnych bytów. Ale w sumie, wyobraź to sobie. Jesteś w ciemnym pomieszczeniu. Nic nie widzisz, nic nie słyszysz. Nawet nie wiesz, z czego ten pokój jest zrobiony. Siedzisz tam przez, powiedzmy, 5 godzin i co jakiś czas słyszysz cichy dźwięk, jakby coś się poruszało koło ciebie. Nie zacząłbyś zastanawiać się, co to takiego? Co się dzieje dookoła, o czym nie wiesz? I potem, powiedzmy, właśnie przy 5 godzinie, co byś zrobił, gdyby to coś się o ciebie otarło? Nawet gdyby to był człowiek, nie wiedziałbyś o tym. Nie pomyślałbyś o tym. Twoja racjonalność poszła się jebać przy godzinie 3. Ty chcesz po prostu przeżyć. I może wyszedłbyś stamtąd z czystym sumieniem, nie wiedząc o okropieństwach, które popełniłeś w mroku. Poziom 6 nie jest niebezpieczny dlatego, że coś tam jest. Jest niebezpieczny dlatego, że nie ma tam niczego. Poziom 7, nazwany od fobii przed głębinami i dużymi zbiornikami wodnymi, talasofobia, posiada 4. klasę trudności przetrwania. Poziom ten to nieskończenie wielki ocean. Po wyjściu z poziomu 6, podróżnicy trafiają do umeblowanego pokoju, który nadaje się do mieszkania. Na jego końcu znajdują się drzwi prowadzące do oceanu.
Po otworzeniu i wyjściu przez drzwi, grawitacja zmienia się w taki sposób, że drzwi i pokój wejściowy zdają się być przeciwległe tafli oceanu, na suficie. Wielu nieświadomych tego faktu podróżników wpadło do wody przez nieoczekiwaną, gwałtowną zmianę w grawitacji poziomu. Dystans między wejściem a taflą wody wynosi około 4,5 metra, dlatego do eksploracji oceanu zaleca się mieć przygotowaną linę lub drabinę, która umożliwi powrót do pokoju wejściowego. Poziom siódmy jest w większości niezbadany, jednak dotychczasowe eksploracje sugerują, że jest praktycznie pozbawiony życia. Mimo tego, że woda oceanu jest dość chłodna, jej temperatura nie stanowi zagrożenia dla życia, a specyfika powietrza ponad taflą wody pozwala na wstrzymanie oddechu aż do 30 minut. Wszystko to, a także fakt tego, że ciśnienie pod wodą zdaje się nie wpływać negatywnie na ludzkie ciało, sprawia, że eksploracja poziomu siódmego nie jest aż taka ciężka. Jedyną przeszkodą zdają się być zamieszkujące ocean byty. Ocean podzielony jest na 4 sekcje. Pierwszą z nich jest sekcja światła dziennego, najlepiej oświetlona część poziomu siódmego, o której nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Kolejną jest sekcja zmierzchu, znajdująca się kilometr pod powierzchnią wody. Jest zdecydowanie mroczniejsza i chłodniejsza, a u dna da się zauważyć kości, zardzewiały metal, a także pierwsze pełne humanoidalne i rybie szkielety. Niektóre z nich należały do przeogromnych istot morskich. Ich kości zostały ponadgryzane i odrapane. 3 kilometry pod sekcją zmierzchu znajduje się sekcja północy. Jest ona pogrożona w całkowitej ciemności. Znajduje się tu o wiele więcej humanoidalnych szkieletów, a także większych szkieletów rybopodobnych stworzeń, których wygląd został opisany przez świadków jako nie do pojęcia. Poniżej sekcji północy znajduje się już tylko otchłań, będąca zbyt niebezpieczna do eksploracji. Najdłuższa zanotowana ekspedycja do otchłani trwała mniej niż 2 minuty. Sekcja ta udekorowana jest górami skał i smoły, z bąbelkami powietrza, wydobywającymi się z nieznanego źródła u dna oceanu. Otchłań gęsto usypana jest wcześniej wspomnianymi szkieletami, z których większość zniekształcona została przez ekstremalnie wysokie ciśnienie. Mało co wiadomo na temat tych głębin, prócz faktu, że w jednej z podwodnych gór znajduje się przejście do poziomu ósmego. Fragmenty włókna syntetycznego pobranego z sekcji północy i otchłani sugerują, że dno oceanu wyłożone jest wykładziną. Byty. Na poziomie siódmym znajdują się tylko 2 byty, które razem doprowadziły do tego, że w oceanie nie ma żadnego żywego stworzenia prócz nich. Pierwszym z nich, polującym w sekcji światła dziennego i zmierzchu, jest maluch. Ponad 2-metrowy humanoid, nazwany tak przez jednego z odkrywców, żeby urazić jego ego. Byt ten nosi skórę poległej rybopodobnej istoty i korzysta z broni, zrobionej najpewniej z jej kości bądź zębów. Jest niezwykle przebiegły i szybki, mogąc rozpędzić się nawet do 80 mil na godzinę. Wykazuje ogromną agresję wobec ludzi i gardzi nimi. Dzięki zdolności telepatii możliwe jest przeprowadzenie konwersacji z maluchem, jednak jest to bezpieczne tylko z pokoju wejściowego poziomu. Konfrontacja z bytem jest pewną śmiercią. Jedynymi jego słabościami zdają się być niemożność chodzenia po lądzie i nadwrażliwość na dźwięki, powodowana jego nadzwyczajnym słuchem. Wykorzystanie tych 2 czynników daje podróżnikom potencjalne krótkie okno czasowe, pozwalające na ucieczkę i zapewnienie sobie bezpieczeństwa poza wodą. Drugim bytem, mieszkającym w sekcji północy i otchłani, jest to coś z poziomu siódmego. To coś zdaje się być przeogromnym wężopodobnym stworzeniem, które wraz z maluchem wytępiło wszystkie żywe organizmy w oceanie. Bardzo mało wiadomo na jego temat. Jednak spekuluje się, że byt reaguje na ruch i jest podatny na światło, co daje potencjalną szansę na uniknięcie starcia z nim. Bazy. Jedyną znaną grupą na tym poziomie jest Fort Surrender, znajdując się na najbliższej wyspie na oceanie. Są wrodzy wobec innych podróżników i zdają się wyznawać wiarę w to coś z poziomu siódmego. Wejścia i wyjścia. Najpopularniejszym wyjściem z poziomu siódmego zdaje się być podwodna jaskinia u boku wyjątkowo wysokiej góry na dnie sekcji północy. Znajduje się ona bezpośrednio pod pokojem wejściowym, tworząc w miarę prostą, mimo że długą, drogę na poziom ósmy. Mimo że jest to stanowczo odradzane, utracenie przytomności w otchłani prowadzi do poziomu 83. Poziom 8. System jaskiń. Posiada 5. klasę trudności przetrwania. Jest niebezpieczny, niezabezpieczony i całkowicie opanowany przez byty.
Poziom ten to zbiorowisko podmokłych jaskiń, z których sufitu spływa woda migdałowa. Echo wydawanych przez podróżników dźwięków niesie się po całym systemie, co pozwala na identyfikowanie niebezpieczeństw zawczasu, albo na przykucie uwagi niepożądanych gości. Poziom 8 nie posiada naturalnego światła, jednak światło z niewiadomego źródła zdaje się oświetlać mokre ściany, które oddają nienaturalny blask. Roślinność w jaskiniach, mimo że niezwykle rzadka, przejawia się w formach uschłych narośli i małych krzewów. Prócz nich napotkać można tu również duże zbiorniki z niezdatną do spożycia wodą migdałową. Niektóre ze zbiorników zrobione są ze smołopodobnej substancji, którą znaleźć można na poziomach 2 i 7. Wejście w tę maś sprawi, że w twoją stronę wyruszą z niej grupy humanoidalnych rąk obtoczonych smołą, które następnie wciągną cię do środka. W jaskiniach poziomu 8 znaleźć da się niewielkie żyły rud, takich minerałów jak żelazo, miedź czy złoto. Organizacji MEG udało się wytoczyć bezpieczne szlaki dla podróżników przez całość poziomu, aby ograniczyć jego potencjał w uśmiercaniu ludzi. Byty. Ten potencjał zwiększa jednak cała gama bytów, które się na nim znajdują, m.in. smilery, idealnie kamuflujące się kamokrolery, śmierćmy, czy szczególnie groźne wranglery, wielkie podłużne istoty, zamieszkujące tunele konserwacyjne i jaskinie, które przekopując się przez ziemię poziomów, polują na podróżników. Jeden z większych wranglerów niegdyś zablokował i zniszczył część bezpiecznych tras MEG na poziomie 8, poprzez utknięcie i jego śmierć w trakcie noklipowania przez ścianę poziomu. Naruszenie struktur jaskini przez ten incydent odkryło wiele systemów jaskiń w głębi poziomu 8, skąd najpewniej pochodziła ta ogromna wersja Wranglera. Wyjątkowym dla jaskiń gatunkiem bytu jest ekstremalnie jadowity pajęczak poziomu 8, którego należy unikać za wszelką cenę. Bazy. Tworzenie baz na poziomie 8 jest zdecydowanie odradzane, jednak paru grupom udało się tego dokonać. Baza MEG – jaskini najeźdźcy. Ta należąca do MEG placówka posiada 54 członków i za zadanie powzięła sobie likwidację czyhających w korytarzach jaskiń wrogich bytów i wytyczenie w niej tras dla transportu publicznego. Miasto Kavragost. Należące do nieistniejącej już grupy miasto Kavragost składało się z członków nieznanego gatunku humanoidalnych bytów, które wspomagały inne społeczności poprzez wydobywanie rzadkich minerałów z głębi poziomu 8. Członkowie tej grupy byli ponoć nadzwyczajnymi łowcami, często wdając się w potyczki z agresywniejszymi bytami wędrującymi nieopodal ich miasta. Wejścia i wyjścia. Do popularniejszych wejść na poziom 8 należy jaskinie na poziomie 7, ciemny korytarz na poziomie 103 albo znalezienie odpowiedniego przejścia na poziomie 2.1. Z kolei, aby wyjść z jaskini i trafić do poziomu 9, trzeba w losowym miejscu przeniknąć przez podłogę. Do innych wyjść zaliczamy choćby przejście przez zbiornik z wodą destylowaną, który zaprowadzi cię na poziom 7, albo skorzystanie z wentylacji, by przejść na poziom 2, jednak nie jest to zalecane. Poziom 9, podobnie jak poziom 8, posiada 5 klasę trudności przetrwania i jest całkowicie opanowane przez byty. Całość poziomu przypomina okolicę podmiejską o północy. Mrok rozświetlają uliczne lampy rozstawione przy ulicach. Domy mieszkalne zdają się różnić stylami i wykonaniem i ciężko napotkać dwa takie same mieszkania. Natomiast według niektórych zeznań, jeśli będzie się eksplorować przedmieście wystarczająco daleko, napotkać można nietypowe anomalie. Przykładowo dwa takie same domy, niemożliwie sklejone ze sobą. Albo parę identycznych budynków tuż koło siebie. Mieszkania zwykle są umeblowane i dobrze oświetlone, mimo braku widocznego źródła elektryczności. Eksplorowanie ich jest dobrym sposobem na zdobywanie zapasów. Najniebezpieczniejszą częścią poziomu 9 są jego ulice, na których roi się od agresywnych bytów. Byty. W szczególności w trakcie podróżowania przez przedmieście należy uważać na pojawiającą się znikąd mgłę. Jest ona zwiastunem pojawienia się The Mangled, zmasakrowanych, czyli humanoidalnych istot o ogromnie długich kończynach, które podczas polowania korzystają z dźwięków szumu wiatru do wpływania na psychikę podróżników. Innym wyjątkowym dla tego poziomu bytem jest straż osiedlowa, przejawiająca się w różnych formach byty, przypominające gałki oczne, żywiące się duszami i masą napotkanych podróżników. Padnięcie ich ofiarą i wynikająca z tego śmierć jest niezwykle bolesna. Mimo sporej ilości grup, które przemierzają i żyją na poziomie 9, żadna nie została dotąd zanotowana, ze względu na ciągłe zmienianie położenia podróżników i potrzebę unikania bytów, w szczególności straży osiedlowej.
I to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwsze 10 poziomów Backroomsów. Jak widzicie, nie wszystkie są przerażające i niebezpieczne, ale gdy już jest się czego bać, to ten strach jest jak najbardziej uzasadniony. Dajcie znać, czy ten materiał wam się spodobał, a jeśli tak, zostawcie pod nim pozytywną ocenę, a w komentarzu napiszcie, co chcecie zobaczyć jako następne z uniwersum Backrooms na kanale. Ja jestem Pio, to były poziomy od 0 do 9 w Backrooms, do zobaczenia kiedyś.